Wielki czwartek jest ostatnia wieczerza i modlitwa w ogrujcu. W nocy aresztowanie. W Wielki piątek, wiemy doskonale, śmierć pana Jezusa na krzyżu. W niedzielę wielkanocną mamy stanie. A co pan Jezus robił w wielką sobotę? W programie Ja Katolik na najważniejsze pytania o naszą wiarę. Wiarę katolicką, odpowiada ojciec, dr. Habilitowany Jan Strumiowski. Ojcze, Wielka Sobota jest wielką tajemnicą. W Triduum pełni Wielka Sobota szczególne miejsce, ale w rozważaniach katolików na całym świecie cały czas my nie do końca, mam wrażenie, ją pojmujemy. Ja osobiście mam z tym od zawsze nie rada zadanie intelektualne i zadanie serca. Wiemy bowiem, że Pan Jezus, Czytamy o tym. Tego dnia wstępuje do piekieł. Wyznajemy to w wyznaniu wiary. Niezwykle trudno jest nam to sobie wyobrazić. Nikt nam tego nie opisał. To, są, to jest bardzo lakoniczna informacja. Czy ojciec wie na ten temat coś więcej niż my? No, jakbym wiedział więcej niż nam objawienie, czy Kościół przekazuje, no to, to by było niepokojące. No właśnie, to jest problem, nie problem, to jest, to jest też piękna tajemnica, że nam objawione zostało tyle, ile nam jest potrzebne do zbawienia. Niektóre kwestie, niektóre rzeczy są wręcz niewyrażalne, niewyobrażalne dla nas i oczywiście gdzieś tam t tradycja przez małe te w, w kościele próbowała uzupełniać te luki. Z Ewangelii. Na przykład nie mamy opisu zmartwychwstania, nie wiemy jak się to dokonało, i to jest bardzo istotne, ponieważ to, to, to nie jest możliwe, żebyśmy mieli taki opis, bo to było przejście do rzeczywistości boskiej de facto. Natomiast ludzie, chrześcijanie, bardzo często próbowali odnaleźć czy, czy wymyślić, dopowiedzieć to, co, czego nam objawienie nie mówi, i zazwyczaj te dopowiedzenia one prowadziły na manowce zaczynaliśmy sobie na przykład zmartwychwstanie wyobrażać na sposób tylko i wyłącznie wskrzeszenia do życia Jezusa. I podobnie jest, podobnie jest z Wielką Sobotą. My nie wiemy, nie mamy przekazane przez Pismo Święte, e, przez objawienie, e, co się działo dokładnie. Mamy pewne elementy, pewne fragmenty, prawda, e, które nam o tym mówią, że Jezus wstąpił do otchłani. E, czym ta otchłań była to, była, to była otchłań ojców, to znaczy. Czy i, 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 i piekło, piekło to jest to samo? Piekło nie. Piekło no dzisiaj to jest takim tematem, to jest takim wyrażeniem technicznym. Które określa rzeczywistość ostateczną y, wiecznego potępienia. Natomiast to, co my mówimy, stąpił do piekieł w liczbie mnogiej y, to, jest, to jest właśnie otchłań, mhm. prawda? Otchłań Ojców czyli można byłoby powiedzieć y, miejsce, y, gdzie zmarli y, Starego Testamentu, albo przed przyjściem Chrystusa, dokładniej mówiąc. Oczekiwali na Zbawiciela, bo wiemy, że do Chrystusa niebo było po prostu zamknięte, nie dało tam się dostać. Natomiast wiemy, że byli sprawiedliwi, którzy rzeczywiście no, można powiedzieć, że zasługiwali na to, żeby, żeby być zbawionymi. Wiemy, że sąd szczegółowy on się dokonywał już w momencie śmierci, jeszcze przed Chrystusem, wobec tych, którzy umarli przed Chrystusem, i, i, i było to oczekiwanie, prawda? Mamy właściwie takie tylko fragmenty, no właśnie, albo to, że tam Jezus poszedł, prawda? Potem myśl teologiczna próbowała to w jakiś sposób ubierać w słowa, interpretować po co tam poszedł. Na przykład są takie jakby interpretacje Ojców Kościoła, którzy właśnie mówią, że Chrystus tam poszedł, aby tam również głosić zbawienia, aby wyciągnąć tych, którzy właśnie w tej otchłani są. Ku zbawieniu wiecznemu. No, ikonografia wczesnochrześcijańska jest, jest taka ikona, którą my na zachodzie nazwalibyśmy ikoną zmartwychwstania, a na wschodzie nazywa się właśnie ona ikoną wstąpienia do piekieł, która ukazuje Chrystusa, który krzyżem, jakby wyłamał, wyłamał dziurę w w, w ziemi tam pod powierzchnią tej ziemi właśnie symbolicznie był, była ukazana otchłań, czyli ta piekła i wyciąga Adama i Ewę Adama i Ewę, y, którzy, którzy dzięki jego właśnie męce są y, zbawieni y, Ewangelia według świętego Mateusza ona daje nam taki ślad y, właśnie tej y, tradycji y, kiedy opisuje śmierć Chrystusa to jest tam taka wzmianka, że w momencie kiedy Jezus umarł y, Zasłona przebytku rozdarła się na dwoje, a wiele grobów otworzyło się i wiele, wielu świętych powstało z martwych. To jest właśnie jakby, jakby taki zalążek y, y, tej tradycji. Natomiast y, chyba najbardziej, dominujące, najbardziej dominująca odpowiedź no bo wiadomo, że nie jesteśmy pierwszymi, którzy zadają sobie to pytanie przez 2000 lat y, chrześcijanie, święci, ojcowie zadawali sobie to pytanie y, dlaczego właśnie jest ten spoczynek, prawda? Dlaczego jest ta przerwa? Dlaczego dopiero trzeciego dnia Chrystus zmartwychwstaje? I chyba najbardziej taką dominującą odpowiedzią jest ta, że Jezus zachował po prostu spoczynek Szabatu. Zachował spoczynek Szabatu, czyli prawda, nie zmartwychwstawał w wielką sobotę, bo w sobotę był Szabat to się może wydawać takie dziwne i w ogóle jaka tutaj jest treść. Mhm. Jezus, który właściwie dokonuje dzieła zbawienia, który przekracza, niektórzy nawet by chcieli powiedzieć łamie stary testament, zachowuje nawet w tym momencie po swojej śmierci, przed zmartwychwstaniem jeszcze ten zwyczaj szabatu, kiedy w Ewangelii widzimy, że są spory na temat szabatu, prawda? Uczniowie mogą łuskać kłosy i nie, nie ma problemu, uzdrawia w szabat pan Jezus, a jednak ze zmartwychwstaniem się wstrzymuje, to, to, to mimo wszystko wydaje mi się bardzo taka istotna, istotna treść, za tym się kryje. Dlaczego? Ponieważ to zachowanie prawa przez Jezusa, ono jest istotne dla rozumienia tego, czego On w ogóle dokonał. Dzisiaj, współcześnie, my mamy taką tendencję teologii liberalnej, która właśnie mówi, że istotą misji Chrystusa było jakby przekroczenie, złamanie szabatu, że Jezus był rewolucjonistą, anarchistą. Sam Jezus sądził o sobie, że absolutnie nie łamie szabatu, ale wypełnia. Że przyszedł, aby wypełnić. I y, jaki my tutaj mamy schemat? No, jest taka y, y, koncepcja teologiczna świętego Justyna Męczennika, <trymka> przepraszam, później wydaje się, że szkoła aleksandrycka ją podejmuje, y, mianowicie święty Justyn mówi, że Syn Boży jest boskim logosem, to znaczy boską myślą, boskim słowem, osobowym słowem i myślą. Wyrażającym, objawiającym Jego zamysł, ale jednocześnie, jednocześnie Chrystus to nie tylko Logos, ale też Nomos. Tak trochę teologicznie będzie, ale spróbujmy, mamy bardzo inteligentnych widzów. Nomos to znaczy prawo, zasada. I jaki to jest schemat? Schemat jest taki, że kiedy Pan Bóg stwarzał świat. Kiedy ojciec stwarzał świat, to wpatrywał się jakby w syna, tak mówią ojcowie, w boski logos, że w synu był jakby schemat, zasada, idea całego świata. I Pan Bóg stworzył świat idealny, taki, że właściwie naturą tego świata było zachowywanie prawa Bożego. Można byłoby powiedzieć, że również naturą Adama, prawda, Adam przed grzechem, dla niego tak jak naturalne było oddychanie, tak naturalne było życie według prawa Bożego. Po grzechu pierworodnym to się zmieniło. Natura została skaleczona i widzimy, że tutaj nastąpił rozdźwięk. Nasza natura i zasady Boże, życie według zamysłu Bożego, to już są dwie różne sprawy. Z jednej strony mamy pragnienie życia miłością, doświadczenia miłości, kochania i bycia kochanym, z drugiej strony widzimy, że trudno nam jest to urzeczywistnić. Tak bardzo dramatycznie to wyraża Święty Paweł: Nie czynię dobra, którego chce, ale zło, którego nie chce. Następnie w historii zbawienia Bóg daje prawo, jakby zewnętrznie odnawia, prawda? Mówi, jeżeli będzie żył według tego prawa, to będzie żył według tej zasady, którą w Tobie umieściłem. Ale co się okazuje, że po skaleczeniu grzechem pierworodnym e, człowiek tego nie potrafi urzeczywistnić? Znowu Święty Paweł w Liście do Rzymian o tym mówi: zostało nam dane prawo, ale nie ma człowieka. Który potrafiłby żyć tak, żeby nie złamać prawa, bo, bo jest w nas to zarzewie grzechu. I kiedy wciela się właśnie Chrystus, kiedy wciela się Syn Boży, który jest jednocześnie i Logos i Nomos, prawda, to jest wypełnieniem prawa, jest pierwszym człowiekiem, można byłoby powiedzieć, pierwszą stworzoną przestrzenią, bo, bo, bo ludzkie, ciało, ludzkie ciało Chrystusa jest stworzone, gdzie rzeczywiście prawo Boże zostaje wypełnione, to znaczy, to znaczy miłość Boża zostaje wypełniona. To znaczy to, jak Bóg zamyślił, ten świat zostaje wypełniony, i to jakby jest ukazane w sposób definitywny właśnie w Wielką Sobotę. To jest bardzo ważny moment, ponieważ Chrystus najpierw wypełnił prawo miłości na krzyżu, prawo uwielbienia Ojca, a potem wypełnił prawo spoczynku Szabatu, prawda? ponieważ stworzenie jest ukończone. Wielki Piątek. W ogóle piątek, jak spojrzymy na tą chronologię stworzenia, to Bóg zaczyna stwarzać w niedzielę, w pierwszy dzień tygodnia. Człowieka stwarza w piątek i Chrystus w Wielki Piątek dopełnia tego stworzenia. Człowiek staje się w pełni tym, kim ma być w zamyśle Bożym, realizującym Jego chwałę i Jego miłość, Jego życie. I w sobotę jest dzień spoczynku. Bóg odpoczął. Prawda? I Bóg odpoczywa, Bóg stwórca, i odpoczywa Bóg, syn Boży, który dopełnił tego stworzenia, ukształtował je w pełni. W niedzielę, w Zmartwychwstania, objawia się nowe stworzenie. To jest ósmy dzień nowego, nowego stworzenia. Więc my widzimy tutaj kilka różnych wątków, które bardzo głęboko pokazują nam dlaczego. Natomiast co tam się działo, no to to już jest trudniejsza kwestia. No, może tylko dodam, że są pewne podania apokryficzne, które próbują w jakiś sposób to interpretować, prawda? Czyli Pokazują, że rzeczywiście Chrystus wstępuje do piekieł, które są miejscem panowania śmierci i odchłani, i dokonuje tam sądów, prowadza tam obecność Bożą, bo wiemy, że jak Jezus umarł, no to śmierć to jest oddzielenie duszy od ciała, ale dusza Chrystusa pozostała zjednoczona z BÓSTWEM. Prawda? To, to, była, to była dusza Syna Bożego. I, i, I tam wstępuje jego dusza, wstępuje de facto z tą duszą jego bóstwo. Czyli można byłoby powiedzieć, że te piekła, ta e, otchłań, ta to miejsce e, takiego niespełnienia rozpaczy e, ostatecznej konsekwencji oddzielenia od Boga, e, odłączenia od niego, braku jego obecności e, na, na, nawet w w czasach Starego Testamentu uważano, że to jest takie nawet życie pozorne, nieprawdziwe życie, życie cieni, że tam pojawia się obecność Boga, pojawia się obecność Syna Bożego, czyli, czyli zostaje wypełniona ostatecznie ta pustka, która została spowodowana przez grzech. Prawda? Grzech można byłoby powiedzieć tak bardziej egzystencjalnie, chociaż to ostrożnie z takim językiem trzeba, ale można byłoby powiedzieć, że grzech jakby zbudował krainę otchłani która jest krainą naszego serca, nasze serce pełne tęsknot, pełne pragnień, pragnień życia i miłości, zostaje opustoszone. Bóg został z niego wygnany, natomiast to stąpienie, też tak symbolicznie możemy rozumieć, to jest właśnie stąpienie do tego miejsca pozbawionego Boga, aby tam Bóg zaczął panować. To jest, to jest odzyskanie, to jest odzyskanie tego, co do Boga od początku należało ale co tam się działo, jak to się działo, jak to wyglądało, no to, no to to nie jest nam dane i to nie jest potrzebne nawet dla zbawienia, abyśmy to wiedzieli. E, bardziej istotne jest to, dlaczego, a, a, a tutaj Kościół już nam przynajmniej pośrednio odpowiada. Serdecznie, ojcu, dziękuję, a ja Państwa zachęcam do tego, żeby no właśnie, zgłębić tę tajemnicę, ale nie na zasadzie co tam się działo, ale jak powiedział ojciec Jan Strumiowski, nasz gość, dlaczego, po co dla każdego z nas. Szczęść w